Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Origins DLC Klątwa Faraona. Zostawcie łapkę pod filmikiem, będę bardzo wdzięczny. Suba na kanale i dzwoneczek, jak jesteście nowi. No i zapraszam was też w linki w opisie. Dobra, kolejny quest. This man speaks the truth. Stop, or I will stop. Hello. He will not extort you again, Neb. Halakuf, please. You struck them down for their cruelty. Why does the Pharaoh not punish them? They pick over our bones like vultures. You cannot pay your taxes. We cannot pay because we cannot work. And now Sobek is angry with us. He sent the Pharaoh to flood the fields closest to the great river. You have seen the one who walks. A waking nightmare. An abomination. My brother fell at the king's deathless gaze. I ran, was a coward. Your brother would not want you dead. Show me the fields. We will find the source of your suffering in honor of your kin. Prowadź, Jomuś. I have always paid my due. But with the curse many have left, their fields lie fallow. These charms, have they not protected you? Symbols mean little daubed on the walls of empty houses and hearths. But we do what we can or we starve. And now Sobek is angry with you. I walk the fields every day, pray for a bounty. Instead, he sends the deathless king. Where he walks, a flood gushes forth. A flood that washed my tools away. Into the great Silt River. And any who venture in feed his gnashing children. A tragedy we cannot weather. And without pickaxes, we cannot bring water to the fields. The Pharaoh may as well have taken me with my brother. Wheat ready to be harvested, but without our sickles, it will wither and die. I will recover your tools, Halakuf. I do not fear Sobek's wrath. I believe it. You would scare the bull off his cow. No dobra. No to lecimy. Zatopione narzędzia dzisiaj, taki kłaścik. Jedne są tutaj przy krokodylach, spoko. Bo dzięki temu też będziemy mogli zebrać trochę skóry. Chodź na brzeg. Ty krokodyl, dawaj na brzeg. No nie chciał na brzeg. No dobra, mamy pierwsze narzędzie. Lecimy dalej, tu są hipopotamy, więc zbierzemy drugie i trzecie zaraz. Nie wiem, czy w ogóle hipopotam nie zażar czegoś, bo tak to jest pokazane, jakby zażar coś. O. Okej. The tools of an honest farmer. Dawaj drugiego. I gotowe. Okej, okay, mamy kolejne narzędzie. Lakuf and his people can bring in their harvest, keen as a blade. Chodź, płotka, będzie szybciej.
Wiedziałem, że tu jest ta woda i że jak w nią wpadnę. Ej, lol. Ja nie mogę tego przeszukać. Że jak w nią wpadnę, to spadnę z tego konia. No ale cóż. Z drugiej strony się zrespiło. Dobra, szybciej z buta dojdę. Your tools. A little weathered, but still strong and sharp as Sobek's teeth. A wonder. I was wrong. The wards we painted did not stop he who walks. They brought you, an eagle amongst vultures. Take care of yourself and your people, Halakuf. Honor your brother with a fine harvest. May you be seated before 1,000 loaves, Neb. A dzięki, dzięki. 8000 expa spowoduje, że wbijemy 53 level, co skutkuje wydaniem kolejnego punktu umiejętności w wojowniku. No dobra. Okej, to mamy. Zostało nam tak. Tu nam zostały dwie miejscówki. Tu nam zostały dwie miejscówki. Tu nam została jedna miejscówka. I tu nam został ten obszar. No i quest fabularny już dalej, z tego co się orientuję. Bo ten poboczny jest na 52 levelu. I jest, myślę, że dość trudny jak na razie dla mnie. A w quest fabularny mamy na 48 level, więc powinno być prościej go zrobić. Jedźmy na razie tutaj. Tam najprawdopodobniej jest jakieś obozowisko. Boże, nikogo z nich nie szturchnąłem, a wszyscy wzięli i upuścili to, co nieśli, nie? Myślę, że tu jest jakieś obozowisko. Wejdźmy sobie od tej strony. O, może nie obozowisko, po prostu jest tutaj skarb. A, jednak jest obozowisko, ale to nie jest takie obozowisko jakieś super ekstra mocne. Po prostu stoi tam dwóch pajaców i myślą, że są dobrzy w tą grę. Hey, wait! Time is up! Nigdy nie mogę wycelować łatwo. Okej. Jezu, ile tu zbierania jest w sumie. Dobra. Tu będzie kryształ. I lokacja ukończona. Okej. Mapa. Tam nie lecimy. Cofniemy się teraz. O, może to nie jest. W sumie taka sama droga jest. Dobra, teraz trzeba podjechać tutaj. Bo ten obszar, który tutaj jest jeszcze na szaro, to zostawiam sobie na koniec. Bo jak na razie tam nie ma co iść, bo mamy 53 level, a tam jest chyba 53 właśnie wymagany. A nie skończyliśmy jeszcze tutaj wszystkiego, więc po co dodawać sobie więcej roboty, jak można najpierw skończyć to, co tutaj jest do zrobienia. A dzięki temu, że mamy 53 level, to mogę zrobić też ten obóz, który tam jest na wyspie. Tylko wydaje mi się, że tam będzie jeszcze jakiś quest fabularny do niego dołączony. Zbudziło się widmo faraona. Dobra, zróbmy na razie ten znacznik i tam zróbmy ten punkt do... Dobra, tu jest łatwiutko.
Jeden skarb i jeden gość. Jeszcze to oznaczymy sobie. I should be cautious around here. Oh! Nothing. For now. Oni nie mają tu wezwania tego gościa. A mają. Gość się potknął i umarł. No. Hey, to me, brothers! Oh. Come on then. Show yourself. Right, coming. No kurwa, serio tu idziesz, typie? Somewhere out here, something is going to die. We'll be ready, Adelfe. Wait a minute. Fajna kombinacja zabójstw weszła, nie? No co? Wszyscy. Dobra. Zostało zebranie skarbu. I zebranie tutaj paru dupereli. Ale te duperele nam biorą i pomagają ulepszać nasz setup, nie? To jest akurat spoko. No, w przeciwieństwie do Wignogrona, które znalazłem właśnie. Wignogrono nam nie pomaga ulepszyć setupu. I ostatni namiot. A nie, jeszcze nie ostatni. Okej. Okay. To jest pewnie wejście od góry. A nie. Tędy. Okej. Okay. Kurde, ile oni tego mają tutaj. Właściwie mieli. Twarda skóra, gold. No i cyk. Serio wskoczyli do wody. Już po tym skakałem. Dobra, wchodzimy na wieżę. Na szczęście tutaj będzie łatwe to wchodzenie, bo mamy drabinkę. Cyk, synchronizacja i lecimy dalej, bo zostają nam dwa znaczniki na tej mapie. A potem już quest fabularny. I te dwa znaczniki są tutaj. Na szczęście niedaleko, więc szybko do nich dojdziemy. I szybko je będziemy mogli zrobić. I to ma refleks szachisty, nie? Łotka, stój, no. Wsiąść nie mogę.
Dobra, co my tu mamy w ogóle? Obozowisko chyba. Wygląda na obozowisko. Ta. I to takie większe nawet bym powiedział. Że tu mamy skarb. Okej, wejdźmy sobie tutaj na górę. Hey now! Stop, damn it, you're already dead! Serio, zobaczyłeś mnie tylko? Dobra, wracam na grę, bo się podpalę. Okej. Mamy tu trochę taki spalony już ten skarb, ale jest. Dobra, i teraz chyba muszę wejść do środka jakoś tędy, nie? Od tamtej strony jakoś muszę podejść chyba. Czekajcie. A, to jest w ogóle za tą górą, dobra, okej. Ale pójdę górą, nie? Wspinaczka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No chyba, że ktoś miał lęk wysokości i się spierdolił. Ale to już jego problem. Dobra. Nieważne. Tutaj też raczej nie ma obozowiska, tylko jest skarb po prostu. Dokładnie. Nawet dwa są. Trzy są, lol. Serio? Best not to draw attention here. Nie trafiłem mu head, nie? Dobra, jedziemy. Który się niczego nie spodziewa, nie? Dobra. Sobie przeszukajmy tą komnatę. Nic więcej tu nie ma. Tak krzyczy, jakby jeszcze połowa jego ekipy stąd żyła, a nie żył już nikt. O, tu było zejście, nawet nie wiedziałem.
W sensie nie zauważyłem. Dobra, zbierzmy co nasze i lecimy na środek chyba. Nie, przepraszam, lecimy z questem fabularnym. Dobra, tam jeszcze. Żeby tu wejść, trzeba rozwalić ścianę. Zapalić przynajmniej z jedną pochodnię. Spaliłem węża. No i git. Dobra. A, nie wyjdę tędy. To wyjdziemy tędy, nie? Już można wyłączyć to. A, w sumie nie muszę wychodzić. Dobra. Mamy gotowy cały ten obszar, który odkryliśmy. Nie został żaden tutaj znacznik. Jeszcze sobie zrobimy nieukończoną lokację. O. Zostało tylko to. Okej, okay, no i tu zostały to. No i ten obszar, który jest jeszcze nieodkryty, bo na 53 level jest. Więc na razie to sobie zostawiamy, czyli zostawiamy tę eksplorację. I idziemy z questem fabularnym, który jest na 48 level. Cyk. Gdzie go mamy? Tutaj, dobra. To stąd chyba będzie najbliżej. Zobaczmy, co tam potrzebują. 4 levele niżej quest. Dla mnie bomba. Pomóż z Izidorą. No to lecimy. Ciekawy jestem, co ona od nas chce. W sumie kto to jest, bo... Bo chyba jeszcze z nią nie mieliśmy do czynienia w tej dodatku. We stand in the hall of two truths. Offer our heart for judgment. Czemu? Nie sujte. Te chuje. Ir i karek. Jestem. A, to ono, dobra. Nefertiti and Akhenaten are no more. I defeated them in the Duat. You have seen the land of the dead, yet still live. No. It was a trick of the mind. I walked through the field of reeds, felt the breeze against my skin, but I was never there. I doubt I ever will be. Never doubt it. I do not need to know what you have done to know that there is a way. I will help you find it. The Aten. Akhenaten passed it to his successors. It could have been stolen from any of their tombs. Ahitihun's funeral is taking place soon. Did his ledger reveal anything else? He knew the tombs quite well. No. Irsu, the bile that robbed Nefertiti's tomb, did say he was working with others, but... Well... What happened? Is he dead? Soldiers coming. Please, you should not be seen. Here. Priestess, a question. We have been investigating a ring of unsanctioned tomb robbers. Imagine my surprise when our prime suspect turns up dead. I know you had your differences, so tell me, priestess, who killed Tihon? Tihon? Was he not one of yours? A comrade of your strategos? Perhaps one of his allies grew tired of sharing the profits of the desecrated tombs. Did you find a dagger in his back? There are many who wished his death. How will you narrow your search? Steer clear of Tihon's funeral. Do a thorough search. See what she is hiding. Nie musisz dziękować. I cyk, teleportacja w to miejsce.
Wiedziałem, że nie warto od razu się teleportować, tylko warto chwilę poczekać. No dobra. Wydaje mi się, że tam już byłem. Co? Ale to standardzik, nie? This area is off limits. When the funeral is over, the soldiers want the contents of his office delivered to Yebu. Until then, it stays locked. Understood? Their slavish mourning leaves me time to search his villa. You are finished. Ja pierdolę, jakie to są lagi w tym miejscu. Masakra. The Strategos men have already been through here. What did they miss? Dobra, spokojnie. Zaraz to ogarniemy. Tylko jeszcze tego typa z przodu ściągniemy. Ej, gitara. Nie wiem, czy ja już to czytałem. Wydaje mi się, że już to kiedyś czytaliśmy, te wszystkie rzeczy. Desecration and thievery paid for his expensive tastes. Desecration and thievery paid for his expensive tastes. No charm could save him in the end. Tichon made a fortune trading our history to Rome. No i dobra, i na piętrze mamy to, czego szukamy. Są strzały, a tu jest przesuwanie, dobra. Tichon and Ersu are working together. Ty worku krowiego łajna, zapłać co jesteś mi winien, albo poderżę ci gardło jak mi Ozyrys miły. Zaryzykowałem gniew Atemosa, byle tylko dostarczyć ci ten ostatni łup. Obłowiłeś się aż miło. Złoto szafiry, nawet miecz wykuty z okruchów gwiazd. Zapłać mi, bo po łgarzy i oszustów przychodzą faraonowie, Irsu. The Strategos ordered his men to apprehend Tichon. Tichonie, stary druchu. Wciąż jesteśmy przyjaciółmi, nieprawdaż? Zatem wierz mi, że to nic osobistego. Uzgodniliśmy, jak dzielimy się grobowcami. Czemu więc przyłapałem 4 twoich ludzi plądrujących na moim terenie? Może żołnierze dostarczający ten list zdołają wyjaśnić zaistniałe nieporozumienie. A Thomas Strategos zjebu. Ach, locked. I need another way in. Już dawno to miejsce odkryłem, nie? Boś tam kiedyś właziliśmy. Tichon's papers are undisturbed. What is this? Aj, kurde. Myślałem, że najpierw otworzę tą mniej ważną rzecz. Someone else is looking for the relic. So, who are you, Lotus? Nie wiem, ale myślę, że dowiemy się tego w kolejnym odcinku. I should find the scribe's office. The manifest might tell me who the ship belongs to. Dowiemy się tego w kolejnym odcinku już jutro. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku, subie na kanał, oczywiście z dzwonkiem, wbijajcie na streama. W linki w opisie i trzymajcie się do następnego filmiku już jutro. Cześć!